A więc pierwsze pytanie, które na pewno się tutaj pojawi w komentarzach, jest: dlaczego nie nagrywam SKKF-a? Ponieważ jest weekend, a w weekend jest najwięcej ludzi, i ja nie chcę spędzić pół godziny, żeby się dostać na serwer, tak? Okej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak poza tym, jeżeli ktokolwiek chce oglądać tą serię, nieważne, ja akurat będę w to grał, będę zaczynał w to grać, generalnie już zacząłem, to jest trzeci raz nagrywania, Feed the Beast. Słaba mapa mi się trafiła po pierwsze na początku, pierwszy raz jak nagrywałem, drugi raz jak nagrywałem, crashowało mi się cały czas, ale za dużo po prostu memory dałem do... Tam jest taki launcher, tam się ustawia, ja dałem na 1,5 GB, a to wystarczy... 520, 12 megabajtów. Ja na razie tak mam. Nie wiem, czy to wystarczy, czy jeszcze mniej trzeba, ale okej. Generalnie to jest Minecraft z modami. Generalnie to jest jeden, to jest pakiet modów nazywający się Feed the Beast. Jest, jak widzicie, 37 modów zainstalowanych. Bardzo, bardzo dużo. Ale to nie jest źle. To nie jest źle. Będzie po prostu więcej rzeczy do robienia, no i mam nadzieję, że no komuś się to spodoba, tak? Że nie będę musiał tej serii nagrywać dla siebie, no. Okej, okay. Zobaczymy. Okej. Okay. Nie pytajcie. Nie pytajcie. Okej, okay, New World. Po raz trzeci. Aha. Tak wcześniej napisałem, tak będę nazywał. No Feed the Beast to jest Feed the Beast, tak? Chcemy bonus chest on, tego nie chcemy w ogóle. To chcemy on, default, ok, no problem. Boom, lecimy. 5 FPS-ów. Ale ok, buduje się świat, zawsze tak jest. Nie ma się co przejmować. No mam nadzieję, że tym razem jakoś się to nagra, nie będzie żadnych problemów. Dobra, jesteśmy. Ok, dobra, gdzie jest bonus chest? Okej. Nie ma pytań. No okej. Przyda się. Dobra, tutaj zawsze jak się zaczyna chyba nowy świat, czy dołącza do nowego świata, to zawsze tak pokazuje. Dobra, i generalnie jak ktoś nie chce za bardzo tego oglądać, no nie zmuszę. To nie będzie za bardzo ciekawe. Zresztą jak większość moich serii. No widzę, że... Wow. Widzę, że będziemy sobie musieli... Uuu, fajne, widzicie? Takie dziwne. Same są te drzewa. No, spoko, spoko. Wow. Wow. Ja już to widziałem, ale wy pewnie... Wow. Pierwsze co powiecie, to wow. Jeżeli was takie generalnie mody i tak dalej interesuje. Ale to jest niesamowite, naprawdę. Tu tyle rzeczy można zrobić. Za chwilę powiem więcej o modzie. Prawdopodobnie w nocy. O, nie nastawiłem sobie... zegarka? Wiem na pewno, że ten dzień się skończy, noc się skończy i kończę epizod. Tak, krótko nagram. Czy to jest Glacier? Na pewno. Chyba tak. Wow, coś nowego. Okej, okay, nie możemy tego wykopać, okej. Trzeba sobie ulepszyć urządzenie wykopujące. Na to wy nie musicie zwracać uwagi tego w ogóle. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki mod. Chyba Too Many Items. Ale to nie jest to. To jest generalnie dla ułatwienia. Jeżeli na przykład... Okej, okay, wiemy jak te wszystkie rzeczy się robi, tak? Wiemy jak wszystkie te rzeczy się robi. Okej. Przechodzimy tutaj. Boom. Boom. Jak takie rzeczy się robi, tak? Nie wiadomo co to jest. Klikamy sobie na przykład, no... Dajmy coś bardziej skomplikowanego. Dobra, coś co może ja wiem.
Dobra, nieważne. Jakiś mieczyk, tak? Fire Aspect. Boom. Pisze nam, co... Jak co zrobić, tak? Blaze Rod i takie coś. Klikamy, jak zrobić Fire Ignot, tak? Nie mogę generalnie cokolwiek z tego wziąć. Także, no... Chainsaw. Diamond Drill. Overclocker Upgrade. No i widzicie, no... Dużo jest. Jak zrobić to, no... Pak. Tutaj tak się wszystko robi. No super. Jak się robi to, no tutaj mam jakieś tam różne rodzaje tego, z tego co wiem. No nieważne, tak? O to mniej więcej w tym wszystkim chodzi. Dobra, weźmiemy to. Zobaczymy, co to jest. Czy to jest redstone? Nie. Mi się wydaje, że to jest tin albo led. Znam się troszeczkę chyba led. Nie, tin. Tin. Tin jest przydatny. Chyba. Nie znam się za bardzo na tym modzie. Tak jak mówię, generalnie pierwszy raz gram, no w sumie ja tylko w dwa mody. Kiedyś jak jeszcze Minecrafta miałem na laptopie. Generalnie miałem dwa mody. W ogóle to jest co? Copper, okej. Dwa mody. Jeden z tych modów to był Optifine, a drugi... to było coś... Enchanting View. To jest śnieg, co nie? Tak, to jest śnieg. Fajny glacier. Ale nie, my nie chcemy iść do... na zimę. Generalnie mi się trafiły dwie mapy i w tych dwóch mapach, tak jak wcześniej opowiadałem, że dwa razy zaczynałem. Dobra, jeszcze jedno drzewo. Lubię na początku mieć duże drzewa, później mogę więcej czasu spędzić pod ziemią. Okej. Tak więc... No, dużo piesków. A więc co ja mówiłem? Nie wiem. To jest beehive. Wiem, że to się jakoś zbiera i coś się robi z tego. Ale nie mam na to czasu jak na razie. Zbierzemy sobie jedzenie, bo... Dobrze w sumie, że zaczynam to trzeci raz, bo wiem, co się dzieje mniej więcej. Za pierwszym razem to był Nilgar. Nie wiem, czy chcemy w ogóle iść tam, do tych dużych drzew. Może pójdziemy w tą stronę. Nie wiem, czy widzicie, bo jest tutaj mapa nawet. Tam w rogu na górze. No, a raczej to będziecie widzieć, no, wątpię, żeby nie. Nie wiem, pierwszy raz nagrywam. Znaczy, no, nie pierwszy raz nagrywam, ale pierwszy raz to będzie na YouTubie. Mam nadzieję przynajmniej. Jak to się nie pojawi na YouTubie, to spoko. Jestem zwariowany, gadam do siebie, nie? No, każdemu się zdarza. Generalnie już jestem zwariowany. Bo nie nagrałem wcześniejszych odcinków. Czyli gadałem do siebie. Trudno. Węgiel wiem, że tu jest chyba przydatny, także węgiel sobie weźmiemy. Tam generalnie trzeba... Chodzi o energię elektryczną tu chyba w tym modzie. Nie wiem, czy tylko chodzi o to, ale wiem, że też... Że głównie chodzi o to. Także sobie pozbieramy. Ile węgla możemy? No, krowa będzie trudno mi zabić. Okej, ale potrzebujemy mięsa, bo to jest bardzo ważne na początek. Na początku to się w ogóle skupiłem na modach i wszystkim innym. Nie skupiłem się... O, village. Nice. Od razu. Tak więc jak mówiłem, jak zwykle przerywam. Skupiłem się za bardzo na modach, nie patrzałem w ogóle, przechodziłem przez tysiące świń, owiec, wszystkiego. Tak? Mogłem zdobyć duże rzeczy. Nie wiem w ogóle, czy mi się opłaca tam iść, ale okej. Mogłem zdobyć dużo rzeczy, a ja oczywiście co? Nie. Przeszłem, bo się skupiłem za bardzo na modach. No, także... Trzeba uważać, jak się gra w te mody. Wszystkie.
Ja nie mogę, ale tu jest blacksmith, także opłaca się chyba pójść tam. Okej, zmieniliśmy na kobla. Dobra. Siema blacksmith, co ty w ogóle masz? Nie, dzięki. Emeraldy to nie jest coś, co bym chciał. Wow. 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 Ile rzeczy dostaliśmy? Hełmy. Ciekawe, czym to się różni. Ale okej, na razie weźmiemy to. Nie, no pięknie. Piękny start. Możemy sobie w ogóle coś zjeść na początek. Weźmiemy chesta. Ja lubię zbierać chesty. Nie wiem dlaczego. No. Zawsze lubiłem zbierać chesty. No w sumie one nie są takie tanie, ile można powiedzieć tanie. Trzeba jakby nie było, no 8 drewna. 8, no w sumie 2 takie klocki drewna. Także no, aż tak tanie nie są. Przynajmniej na początku, no później kto to zbiera, no ale na początku się przydają. Oczywiście nie ma się za dużo drewna na początku. Jedna krówka. Widzicie, co się stało? Tutaj miałem drugi aks. W ogóle, oh, what the hell? Tutaj miałem drugi aks i to mi ja tak jakby zastąpiło. Także nice. W ogóle zobaczmy sobie F3. Memory usage. Wziąłem na 500. No, 512 i widzę, że to jest do 80%. Mogą być lagi, chociaż jak na razie nie było lagów, tak za bardzo. No, a propos nie było lagów, nagle zaczęło lagować trochę. No, ale okej. No, 30 FPS-ów. Nie no, faktycznie może troszeczkę za mało dałem. Tego memory. Dałem 512. Czyli pół giga? Chyba dokładnie pół giga. Mam jaskinię. Robi się noc. Wejdziemy sobie do tej jaskini. I zrobimy tak. Lubię zawsze mieć troszeczkę czegoś. I zrobimy tak. Pół z połowy. Nie wiem, czy to będzie w ogóle jasne. Pięknie. A może zaczniemy kopać? Nie, to będzie nudne. Kopanie jest dosyć nudne. Ja nic nie widzę. Options. Video set. Aha! Ja teraz generalnie widzę wszystko, wy pewnie teraz też wszystko widzicie. Zmieniłem ustawienia karty graficznej na troszeczkę jaśniejszą i naprawdę widać różnicę. Jak widzicie, będzie dużo glitchów i tak dalej. No to jakby nie było, trudno jest dosyć skompaktować razem do siebie 37 mody, nie? Nie jest nic prostego. Także nie spodziewajcie się aż tak dużo po tym modzie. Chociaż nie mówię, że nie jest fajny mimo tych wszystkich błędów, bugów i tak dalej. Naprawdę fajnie. Znaczy, fajnie się gra. Tego nie mogę jeszcze powiedzieć, tak? Nic. Co ja lubię najpierw robić, zanim zacznę w coś grać? Uwielbiam oglądać coś, przed czym gram, przed czym zamierzam zagrać. Tak było, tak samo było z tym modem. Najpierw obejrzałem, zobaczyłem, o co chodzi. Rozkminiłem jednym słowem. To jest jakaś jaskinia. Okej, wejdziemy na jaskinię. Także rozkminiłem, o co chodzi. Dopiero później pomyślałem sobie, czego sam nie zagram. Mam Minecrafta, czemu nie? A idealnie jest Feed the Beast zrobiony. Normalnie to jest troszeczkę słabe, że w modach, że musisz instalować mody. Ogółem ten Magic Launcher jest dosyć fajny.
No ale Magic Launcher do 37 modów i tak odpalasz, zapomnisz powiedzmy jednego odpalić i coś w tym stylu. No w sumie i tak to jest słabe. A tutaj Feed the Beast ma swój tak jakby launcher. W sumie po co ja to używam? Przyjmę czegoś szybszego, zrobi się najwyżej później. Tak jakby swój launcher, czyli tak jakby masz dwa Minecrafty, dwa rodzaje Minecraftów. Z modami i bez modów. Bardzo fajne rozwiązanie, mi się strasznie to podoba. Myślałem, że no zainstaluję, no, jak za bardzo dużo razy będę musiał to zmieniać między zwykłym Minecraftem a Feed the Beast. Sobie po prostu... Nie no, ja nadal nic nie widzę. Nie wiem. Na Xboxie to inaczej wyglądało. Oh my god. Nie no, wydobędę to. Węgiel to jest bardzo przydatny, z tego co pamiętam. Wątpię, czy ktokolwiek będzie to oglądał tak w ogóle. Pewnie zobaczy sobie początek i resztę. Nope. Także, jeżeli dotrwałeś do teraz, gratulacje. Masz bardzo wielką cierpliwość. Diamenty! Nie, ja żartuję. To nie są diamenty, to jest appetite. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Ale fajnie zbierać sobie takie wszystkie ory. W ogóle... Tylko na początku to będzie wyglądać tak, że ja sobie chodzę po jaskini. Myślę, że pierwsze, nie wiem, pierwsze 3-4 dni. Dopóki, nie wiem, znajdziemy jakąś bazę sobie zrobimy, czy coś. Domek. Perhaps. Coś w tym stylu. Muszę się napić. Sekunda. Sorry, musiałem. Zrobiłem sobie rano herbatę. Z miodem. Uwielbiam herbaty z miodem. A tym razem przesadziłem. Mówię sobie... Generalnie dziwnie się dzisiaj rano czułem. Myślę sobie... Dam sobie dwie łyżeczki tym razem. I dałem takie dwie porządne łyżki. Takie łyżeczki. No i przesadziłem. Wow. We have a problem. Nie wiem, czy się chyba robi dzień. Na pewno będę to widział na mapie, bo mapa zmienia się z ciemnej na jasno. Chyba jeszcze nie ma dnia. Ja nie mogę, ponad stack mamy, ale to się na pewno przyda. Na początku wiem, że na pewno się nie będę skupiał za bardzo na modzie. Bardziej się będę skupiał na enchantingu. Generalnie powiem wam coś o enchantingu. Ja generalnie uwielbiam enchantować rzeczy. Ja mógłbym to robić codziennie. To jest takie fajne. Nieważne, że nie zawsze dostajesz. Oj, coś zielonego. Nie zawsze dostajesz to, co chcesz, ale to jest fajne takie, że czasami dostajesz coś takiego, że po prostu wow, a czasami po prostu dostaniesz i masz ochotę to wyrzucić. Świetne to jest, naprawdę enchanting jest w tej grze jest zrobione naprawdę nieźle. Coś takiego niespodziewanego w ogóle. Chyba nie widziałem czegoś takiego wcześniej w grze. Dobra, darujemy sobie resztę węgla. Czy jest dzień, czy nie ma dnia? Chyba jeszcze nie ma dnia. O, ale wygląda jakby było jaśniej na dworze. Jeszcze niżej można wejść. Wow. Wow. Jaskinie też są pro tutaj widzę zrobione. Feed the Beast. Czy tutaj coś przechodziło? Czy mi się wydawało? Nie, jeszcze chyba nie ma dnia.
Okej. Wow, nie, bez miecza, okej. Mam armę. Nie. Okej, wracamy. Także przygoda ze szkieletami nie skończyła się za dobrze. Prawdopodobnie ten odcinek się tutaj gdzieś skończy. Nie no, wątpię, żeby ten dzień trwał zbyt długo. Wow. Nie! Nie! Którędy to było? O-o! Nie przygotowałem się za dobrze. Nie możemy biegać. Normalne. Dobra, mam pomysł. Ups. Pomysł mi nie wyszedł. Nie wiem, ile to się już nagrywa, ale chyba mam pomysł. Skończę nagrywanie. Na razie. I po prostu przygotuję się, zrobię sobie jedzenie i tak dalej, bo bez jedzenia tutaj nie przetrwa się ani sekundy. Także więc... Tak więc... Okej, okay, jeszcze jedna rzecz. Generalnie zawsze chcę to zrobić tak, jakbym, nie wiem... Uwielbiam tak zakończać odcinki, jakbym, nie wiem, był zajęty, coś tutaj robię, tak jakby, no... Fajnie to wygląda, zawsze mi się to podobało, że ktoś jeszcze coś robi, ale już kończy, tak jakby... Później widz myśli, że... Ha, okej, okay, on jeszcze jest zajęty i on będzie sobie tam różne rzeczy robił. Ciekawe, co on robił. I dodaje takie, jakby... fajne wrażenie. Ale mi się to nigdy nie udawało, także... Okej, kończę. Na razie. Dzięki za oglądanie.